Halo, halo, dzień dobry w nowym kosmetycznym filmiku. I jak widzicie po tytule, dzisiaj będzie Bielenda Professional, jedna z ostatnich, najnowszych serii kosmetycznych, seria Supreme Lab w pięknych niebiesko-białych opakowaniach. A dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie na temat tych kosmetyków. Kiedy ta seria pojawiła się w sprzedaży, kiedy marka Bielenda Professional dała o niej znać na swoim Instagramie, zrobiło się naprawdę głośno. Dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że mają to być preparaty, które mają nawilżać, nawadniać, regenerować, odżywiać naszą skórę. Że mamy tutaj bogactwo składników aktywnych, mamy m.in. kwas hialuronowy w różnych formach, czy minerały morskie, czy fermentowane składniki. Okej, mamy lekkie formuły, które mają sprawdzać się super latem, ale tak naprawdę przez cały rok. Mamy fajnie dopasowane produkty, chociaż nie jest ich nie wiadomo jak wiele w całej serii, ale są to wyselekcjonowane kosmetyki, które mają odpowiadać na potrzeby naszej skóry. Powiem Wam, że testuję te produkty już od jakiegoś czasu i myślę, że to jest najlepszy moment, żebym mogła Wam wreszcie o nich opowiedzieć, bo dopytujecie, chcecie wiedzieć co sądzę, które najlepiej się u mnie sprawdziły, które mogłabym Wam polecić, gdzie są jakieś moje ulubione perełki. No dobra, zaczynamy. Jeśli śledzicie mojego bloga, to na pewno też widzieliście ostatni post, który tam się pojawił, czyli recenzja tej oto esencji nawadniającej, nawilżającej, tonizującej w mgiełce. Bardzo ciekawy produkt i mogłabym nawet Wam powiedzieć, że to na pewno będzie jeden z moich ulubionych kosmetyków z całej tej serii. Mamy tutaj bogactwo składników aktywnych. Naprawdę, jak zerkniecie sobie na skład oraz poszczególne składniki, które marka wyróżniła oczywiście na swojej stronie, to zobaczycie, że mamy tutaj naprawdę świetne połączenie. Ale to, co jest bardzo ciekawe, nie ma w składzie substancji zapachowych. Mimo tego ta mgiełka bardzo przyjemnie, delikatnie pachnie, co daje też taki efekt odświeżenia zarówno rano, zarówno w ciągu dnia, a nawet bym powiedziała, że wieczorem. I to właśnie za sprawą ekstraktu, no może nie ekstraktu, hydrolatu z neroli, który, jeśli wiecie, bardzo ładnie pachnie. No i właśnie został umieszczony w tym produkcie, przez co też mamy taki właśnie ten delikatny, przyjemny aromat. Ale słuchajcie, esencja z jednej strony kojarzy nam się z takim lekkim serum. Tutaj z kolei mamy produkt, który ma nawilżać, nawadniać naszą skórę, ale też tonizować, czyli działanie tonizujące od razu kojarzy nam się z tonikiem. Super. Dodatkowo też to jest esencja w mgiełce, czyli to nie jest preparat, który wylewamy sobie na przykład na zagłębienie dłoni i wklepujemy delikatnie w naszą skórę. Absolutnie nie, bo tu mamy świetne rozwiązanie, czyli wystarczy spryskać naszą skórę. I muszę Wam powiedzieć, że aplikator w przypadku tej mgiełki jest naprawdę super, bo rozpyla esencję w postaci właśnie takiej mgiełki. Czasami jak stosujemy toniki na przykład, które mają właśnie atomizery, to te atomizery są tak stworzone, że albo dają rzeczywiście taki efekt pięknego rozpylenia na naszej skórze, pojawia się tam mgiełka, albo z kolei mają tak duże krople, dają taki efekt, no jakby to Wam ładnie przedstawić, taki efekt chluśnięcia wody na naszą skórę i aż robimy czasami tak. Tego nie lubimy. Mgiełka jak najbardziej tak. I wiecie co? Tutaj naprawdę mamy mgiełkę. Mamy przyjemny efekt rozpylenia esencji na naszej skórze. W momencie, kiedy ją rozpylamy, już czujemy takie ukojenie, takie schłodzenie, odświeżenie naszej skóry. Dodatkowo też rzeczywiście pojawia się to nawilżenie, a nawet bym powiedziała nawodnienie naszej skóry. Wszystko dzięki tym składnikom aktywnym. Ja dzisiaj nie będę się już tak rozpowiadać na temat tej mgiełki, na temat tej esencji w mgiełce, więc zapraszam Was bardzo serdecznie do lektury posta na moim blogu, jeśli jeszcze go nie widzieliście. Pamiętajcie, że w opisie do dzisiejszego filmu znajdziecie wszystkie najważniejsze linki. Lecimy dalej. Drugi produkt, o którym też już w sumie mogliście słyszeć na moim Instagramie, widzieć na moim Instagramie, ponieważ wyróżniłam tę oto maskę jako jedną z najfajniejszych masek żelowych, takich lekko żelowych, które w
ostatnim czasie przetestowałam. I wspominałam Wam właśnie na moim Instagramie, że ma bardzo fajną formułę, że bardzo fajnie się rozprowadza i daje super efekt. Słuchajcie, to jest maska taka właśnie hydrożelowo-kremowa, bym powiedziała, o bardzo delikatnym niebieskim takim zabarwieniu, powiedziałam delikatnie błękitnym. Świetna formuła, która bardzo fajnie pracuje na naszej skórze, ale ta maska to jest maska enzymatyczna. To jest maska, która z jednej strony ma działać oczyszczająco, tak delikatnie złuszczająco na naszą skórę. Między innymi ze względu na to, że mamy tutaj ekstrakt z papaj. Ale z kolei z drugiej strony, słuchajcie, ma działać nawadniająco, nawilżająco, odświeżająco, bo mamy tutaj kwas hialuronowy. Genialne połączenie. Marka wpadła na super pomysł, żeby umieścić z jednej strony składniki aktywne, oczyszczające, złuszczające, a z drugiej strony składniki, które będą nawilżały, regenerowały i odżywiały naszą skórę. Można by było też powiedzieć, że to jest taki produkt właśnie dwa w jednym, albo nawet więcej w jednym. Marka też informuje nas o tym, że to będzie świetny kosmetyk, między innymi dla skóry odwodnionej, dla skóry mieszanej, dla skóry, która potrzebuje właśnie takiego wyrównania kolorytu, odświeżenia, ale też tego nawilżenia. A ja uważam, że to będzie świetny kosmetyk dla każdego typu skóry. Uwierzcie mi, zarówno skór suchych, zarówno skór mieszanych, ale nawet dla skór tłustych. Bo mamy naprawdę fajną konsystencję, mamy produkt, który ma świetne składniki aktywne, działające na kilku poziomach, mamy produkt, który nie podrażnia, nie przesusza, wręcz nawilża, świetnie koi, bardzo przyjemnie, delikatnie pachnie. Słuchajcie, to jest taki kosmetyk, który można by było nawet wprowadzić w porannej i wieczornej pielęgnacji i nawet jest taka informacja od producenta, może on Wam zastąpić wiele innych kosmetyków, których nie możecie stosować w okresie letnim, bo mamy tutaj enzymy, mamy tutaj złuszczanie, mamy tutaj nawilżanie. No wow, po prostu wow. Gorąco polecam Wam tę maskę, jeśli szukacie właśnie takiego produktu dla siebie, że chcecie z jednej strony złuszczać, odświeżać, sprawiać, że skóra będzie wyglądała po prostu pięknie, ale z drugiej strony chcecie też, żeby była dobrze nawilżona, nawodniona, zregenerowana, żeby miała ładny blask. Tak, jestem zdecydowanie na tak. O ten kosmetyk wiele osób mnie pytało. Anita, daj znać, jak sprawdza się serum. Co myślisz na temat serum? No, bardzo, bardzo ciekawy kosmetyk, bardzo fajnie działający i mogłabym tutaj cały czas powtarzać bardzo, bardzo, bo świetna cena, świetne działanie, świetne składniki aktywne, warto się nad tym produktem pochylić. Już Wam mówię co i jak. Przede wszystkim, moi drodzy, mamy świetne składniki aktywne. Tak, składniki, które będą nawilżały i nawadniały naszą skórę. Mamy z drugiej strony dużą właśnie zawartość procentową kwasu hialuronowego, który będzie działał na kilku płaszczyznach, jeśli chodzi o naszą skórę. Zależy nam na nawodnieniu i nawilżeniu naszej skóry. Tak, to będzie świetny produkt, który warto wprowadzić do pielęgnacji, jeśli szukacie właśnie takiego działania. Konsystencja. Konsystencja jest żelowo-wodnista, bezbarwna, bezzapachowa, czyli świetny kosmetyk dla skór suchych, odwodnionych, mieszanych, tłustych, wrażliwych, normalnych. Tak, moi drodzy, to jest kompleksowe serum z dużą zawartością kwasu hialuronowego, z dużą zawartością świetnych składników aktywnych, które będzie nawadniać, nawilżać, regenerować, odświeżać, koić, łagodzić Waszą skórę. Super kosmetyk, jeśli w tej chwili jesteście na wakacjach albo wybieracie się na wakacje. Jeśli już troszeczkę się opaliliście i potrzebujecie właśnie szybkiego działania, nawilżającego, nawadniającego, jak najbardziej tak. To jest kosmetyk, który wchłania się stopniowo, ale bardzo ładnie pracuje na skórze.
Nie roluje się absolutnie z żadnym kremem, z żadnym filtrem. Możecie stosować go rano, możecie stosować go wieczorem, możecie stosować rano i wieczorem. Możecie sobie stosować wtedy, kiedy naprawdę będziecie mieć na niego ochotę, a z drugiej strony, kiedy wasza skóra będzie właśnie potrzebowała takiego działania. Opakowanie szklane. Pompeczka. Świetnie się dozuje. 30 ml. Wow. Zerknijcie sobie koniecznie na stronę, wejdźcie sobie w ten produkt i zobaczcie też, jakie mamy tutaj składniki aktywne i jakie one dają działanie. I potwierdzi się moja opinia, że to jest naprawdę bardzo fajnie skomponowany kosmetyk. I tak jak patrzyłam sobie ostatnio na te wszystkie moje nawilżające serum, które gdzieś tam u siebie mam, czy też testowałam w ostatnim czasie, to muszę wam powiedzieć, że to na pewno będzie zajmowało wysoką pozycję wśród tych wszystkich produktów. Bo mimo tego, że takie maleństwo w pięknej oprawie graficznej, to naprawdę ma świetną, ogromną moc. I mogę wam naprawdę powiedzieć, że będziecie z niego zadowolone. Tylko mam tutaj jedną taką małą wskazówkę, bo w przypadku skór suchych, odwodnionych, normalnych, być może nie zauważycie tego efektu, natomiast w przypadku skór mieszanych i tłustych na pewno zwrócicie uwagę na wchłanianie się tego produktu, ponieważ mamy tutaj konsystencję właśnie taką żelową, to miejcie na uwadze to, że zanim produkt się wchłonie, on będzie delikatnie lepki na waszej skórze. I tak jak mówię, najbardziej zauważą to skóry mieszane i tłuste, ale ta lepkość po pewnym czasie zaczyna zanikać i serum bardzo ładnie pracuje i wchłania się na naszej skórze. Jeśli jeszcze nałożycie na to krem, to już w ogóle fajne połączenie, a uważam, że najfajniejsze połączenie to jest przed aplikacją tego serum taką dużą ilością spryskać skórę właśnie tą esencją w mgiełce. Nie czekajcie zbyt długo, żeby ta esencja się wchłonęła, tylko jeszcze na taką właśnie wilgotną skórę nałóżcie serum. To już w ogóle będzie wspaniałe połączenie. Kochani, dwa ostatnie kosmetyki, o których dzisiaj chciałam wam powiedzieć, to jest krem pod oczy i krem na twarz. No i zacznijmy może od tego kremu pod oczy. Tutaj znowu mamy hydrokrem pod oczy z bardzo dobrym składem, znowu z kwasem hialuronowym, znowu z minerałami. Bardzo ciekawa formuła, bo jest to formuła z jednej strony kremowa, czyli jak sama nazwa wskazuje, krem, ale jest ona lekka, taka delikatnie wpadająca w formułę żelową. Przez co też ten krem super rozprowadza się w okolicy oczu, momentalnie się wchłania i najbardziej zauważą to osoby ze skórą suchą i odwodnioną właśnie tutaj w tej okolicy. Nie podrażnia oczu, nie dochodzi do żadnego pieczenia, swędzenia, ale w momencie aplikacji tego kremu będziecie odczuwać takie delikatne chłodzenie. I myślę, że to jest zasługa składników aktywnych, ale też tego, jak przygotowana jest właśnie sama ta konsystencja i formuła tego kremu. A jeśli jeszcze teraz w okresie letnim wrzucicie na kilka minut ten krem do lodówki przed aplikacją, to już w ogóle jest wow. Tylko teraz tak, ja wiem, że są tutaj osoby na moim kanale, które uwielbiają bogate formuły kremów. Absolutnie ten taki nie będzie. To od razu zaznaczam. Lekka, bardzo przyjemna formuła, która szybko się wchłania. To jest kosmetyk dla osób, które szczególnie śpieszą się, które nie mają czasu na pielęgnację, które szukają intensywnego nawilżenia i nawodnienia, ale żeby to była właśnie taka przyjemna, lekka formuła, która szybko się wchłoni i wchłania i zaraz możemy wykonać spokojnie makijaż. I powiem wam też, że na tym kremie bardzo fajnie nakłada się korektor. Aplikuję właśnie tutaj korektor pod oczy. On też fajnie pracuje, nic się absolutnie nie roluje i sprawdzałam korektory lżejsze, cięższe. Nakładałam też troszeczkę podkładu tutaj, żeby zobaczyć, jak ten krem pracuje. Super. Także zaznaczam, to jest produkt, który sprawdzi się właśnie dla osób, które szukają tego typu kosmetyków, które lubią szybkie działanie, intensywne działanie, ale lekkie formuły.
Taki właśnie jest ten krem. No i znowu mamy, słuchajcie, opakowanie z pompką, opakowanie higieniczne, bardzo fajnie się dozuje. Możemy stosować ten krem rano, możemy stosować go wieczorem. I wiecie, co jeszcze sprawdziłam, co jest bardzo ciekawe w przypadku tego kremu? Ze względu właśnie na swoją konsystencję, że jeżeli po kilku godzinach od nałożenia makijażu macie takie wrażenie, że oczy zaczynają być ciężkie, te powieki tutaj, te dolne zaczynają być ciężkie, że czujecie takie zmęczenie, to odrobinkę tego kremu nakładamy sobie tutaj na paluszki i tak delikatnie wklepujemy na korektor. Wow, znowu wow, ale właśnie ze względu na tę formułę i właśnie ze względu na te składniki aktywne, to jest taki produkt, który cudownie odświeży Wam spojrzenie, jeśli będziecie czegoś takiego potrzebować. Jeśli zobaczycie, że ten efekt właśnie korektora, czy zmęczenia, czy wiele godzin przed komputerem, no sprawia, że macie takie poczucie właśnie tutaj w tej okolicy, ten krem zrobi super efekt. No i na zakończenie lekki hydrokrem. I rzeczywiście jest to lekki, bardzo przyjemny w swojej formule, bardzo podobnej też do kremu pod oczy, krem do stosowania na twarz, na szyję, na dekolt, krem do stosowania na dzień i na noc, krem, który sprawdzi się w przypadku każdego typu skóry, idealny produkt na lato, kiedy teraz potrzebujecie szybkiego działania, lekkich formuł, szybkiego wchłaniania, intensywnego nawodnienia i nawilżenia. Tak, to będzie świetny produkt dla Was. Znowu mamy cudowne składniki aktywne. Mamy bardzo fajne działanie. I uwaga, to jest produkt zapachowy. Tutaj już w składzie znajdziemy związki zapachowe, ale ten zapach jest bardzo przyjemny, odświeżający, delikatny i szybko ulatnia się ze skóry. Więc to też jest troszeczkę taka opcja dla osób, które lubią perfumowane zapachy, ale nie lubią zbyt intensywnych zapachów. Wydaje mi się, że w ogóle marka bardzo fajnie skomponowała zapachy w przypadku tej serii, bo one cudownie łączą się nie tylko z designem, ale właśnie ten aromat jest taki świeży. To nie jest żaden aromat kwiatowy, ciężki, słodki, tylko taki odświeżający. Tak jak cała seria, nawilżający, odświeżający. Genialna, słuchajcie, seria. I ten krem to jest fajna sprawa dla osób, które muszą, podobnie jak w przypadku kremu pod oczy, szybko wykonać makijaż, które nie lubią tłustych formuł, które lubią intensywne działanie, ale lekką konsystencję, które zwracają uwagę na to, co stosują w okresie letnim, ale na przykład też posiadają taki typ skóry mieszana, tłusta, że nawet w okresie zimowym potrzebują też nawilżenia i nawodnienia. Pomyślcie o tym kremie, bo w ogóle no wydaje mi się, że każdy kosmetyk w tej serii będzie spełniał świetną funkcję Waszej pielęgnacji. I wcale nie musicie mieć całej serii. Możecie wybrać sobie jeden kosmetyk, który najbardziej Wam się spodobał i gwarantuję Wam, że będzie on super uzupełnieniem każdego typu pielęgnacji. Suchej, dla skóry suchej, odwodnionej, przesuszonej. Dla skór po zabiegach, o których pewnie już myślicie w kontekście jesieni, czyli też będzie nam potrzebne nawilżanie, kojenie, regeneracja, odżywienie, nawadnianie naszej skóry. Dla osób, które szukają fajnych produktów na lato, w upały. Dla osób, które mają skóry mieszane, tłuste, ale też poszukują nawilżenia. No można by było, słuchajcie, o tej serii naprawdę bardzo dużo mówić. I kompozycje stworzenia właśnie tych formuł, te delikatne aromaty odświeżające, to jak fajnie każdy kosmetyk ze sobą współgra, ale również z innymi preparatami w naszej pielęgnacji, jak one są dopasowane do naszej skóry. No ja jestem zachwycona. I wiem, wiele z Was zauważyło, że kosmetyki z linii Supreme Lab, jeśli chodzi o markę Bierenda Professional, stały się jednymi z moich ulubionych. Bo co pojawia się nowa seria, to mam wrażenie, że jest lepsze od poprzedniej. Ale wszystkie serie świetnie się ze sobą uzupełniają. Pamiętajcie, w opisie do dzisiejszego filmu macie linki do tych produktów. Zachęcam Was również,
do zaglądania na Instagram marki, dlatego że bardzo często pojawiają się świetne promocje i możecie sobie zakupić te kosmetyki w dobrych cenach, w cenach promocyjnych, albo w jakiś fajny, skomponować sobie w jakieś fajne zestawy. Często też mówicie mi, że jeśli chodzi o serię Supreme Lab, to macie problem z ich dostępnością stacjonarnie. Ale moi drodzy, zawsze można wejść na stronę sklepu marki Bielenda Professional i sobie po prostu te produkty zamówić. Czasami też piszecie mi, że marka dorzuca tam jakieś gratisy. Nie wiem, ja tego potwierdzić nie mogę. Ale uważam, że marka dba o swojego klienta i naprawdę warto ją śledzić w mediach społecznościowych, warto testować sobie te produkty i dobierać do potrzeb waszej skóry i do tego, co tak naprawdę, na co tak naprawdę stawiacie. W dobrych cenach polska marka. Czego chcieć więcej? No ja wiem, jak zwykle się, słuchajcie, rozgadałam. I jak zwykle w tym filmie było dużo zachwytów, dużo pozytywnych opinii, dużo słowa bardzo, dużo wow, ale tak jest. I wy wiecie, że jeżeli ja trafię na jakieś perełki, to nie mogę się powstrzymać, żeby wam o tych perełkach tutaj na moim kanale po prostu nie opowiedzieć, tak? Bo uważam, że są takie produkty, które są warte przetestowania. Są takie kosmetyki, które naprawdę już po kilku użyciach dają świetne efekty. A ja tutaj na moim kanale chcę wam o takich kosmetykach opowiadać i chcę was zachęcać do tego, że niekoniecznie kosmetyki naturalne, niekoniecznie kosmetyki z wysokiej półki, niekoniecznie najtańsze kosmetyki, niekoniecznie zagraniczne, czasami nawet nasze polskie marki, mamy świetne produkty na rynku. I ja wiem, bo piszecie mi w komentarzach, że wybór jest ogromny i czasami macie problem z tym, na co się zdecydować. Więc mam nadzieję, że te moje filmy wam pomagają w wyborze. Ja dziękuję wam bardzo za waszą obecność, za to, że byliście po raz kolejny. Dajcie znać w komentarzach, czy znacie już te kosmetyki, czy już je testujecie, czy już je używacie, a może któryś z nich już stał się waszym ulubionym. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo serdecznie i widzimy się oczywiście w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!